Przed wami szyderczy skrót filmu o dinozaurach, które stają się tylko przedmiotem na sprzedaż dla producentów. Congratulations, sir. Zanim przejdziemy do sedna, zostawcie suba, bo co wam szkodzi? A teraz wejdziemy do klatki z koniozaurem. No, God, please, no! Gdzieś w podwodnym kiblu jeden z marynarzy uspokaja ziomka na mefedronie, że wszystkie kreatury są tu już dawno martwe, tak? To poczekaj 2 minuty. Po czym odcinają próbkę Indominus Rex i odsyłają gumą balonową na górę, a że nie mają lusterka wstecznego, umyka im nadchodzące Kilimandżaro i kontakt się urywa. A jeden z pilotów Peptipoptera nagle wpada na trop. What is that? No na pewno nie dinozaur! Trex goni za biednym gamoniem, który gubi po drodze tablet i podwodna furtka oczywiście pozostaje otwarta. A jemu w ostatniej chwili udaje się uciec i ekipa obszczywa się ze szczęścia. A więc już zawsze wszystko będzie do... Albo nie. Tymczasem CBB strąbią, że w Nubla Blubla lada moment wyje szambo, a jak na bezrobotnych przystało, aktywiści żądają ochrony dinozaurów przed ponownym wyginięciem, bo są bardzo potrzebne. Aż sprawa nabiera takiej wagi, że przekupują nawet Goldbluma, żeby pojawił się na planie i przez pół godziny poudawał zainteresowanego, sugerując, że trzeba pozwolić im zdechnąć, bo inaczej wydarzy się coś. Tego boję się najbardziej. Ruda prowadzi organizację naciągającą frajerów na finansowanie dinozaurów i udaje jej się namówić na spotkanie jakąś kongresmomenkę, do czego już nigdy nie wrócimy. Nie mogę się doczekać. A chwilę później telewizja mówi, że rząd ma wywalone jajca na mamuty i to sprawa między nimi a Bogiem. Bogdana w to nie mieszajcie. Podstarzały multitryliarder o nazwisku Lockwood zaprasza Claire do siebie, a na miejscu wita ją zarządca majątku webiący się Eli. Hello Claire, I'm Eli. Jesteś czarnym charakterem, prawda? I opowiada, że piętro niżej to John Hammond i właśnie Benjamin Lockwood razem pobrali pierwszą próbkę DNA dinozaura, ale stwierdzili, że wspomną o jego istnieniu dopiero przy tym sequelu. Nagle zajeżdża pan Paweł swoją dwukołową korwettą i tłumaczy ze łzami w dupie, że przygotowali rezerwat dla koniozaurów i wszystkie uratują. A Eliza bajeruje Rudą, że potrzebują dostępu do całego systemu, żeby mogli je zlokalizować, a w szczególności niebieską. Niebieską najbardziej by chcieli niebieską! To nie jest ani trochę podejrzane. Rudzielec stwierdza jednak, że i tak nigdy jej nie złapią, bo wyczuje ich zapach z kilometra. A nie dysponują przypadkiem technologią? Na co Eliza odpowiada jej, że przecież zna kogoś, kto jej w tym pomoże i pewnie pojawi się w kolejnej scenie. O, ciekawe kto to? Zajeżdża do Owena, który buduje kolejny sierociniec i zabiera do baru, gdzie kłócą się kto kogo bardziej zostawił, bo wygląda na to, że między filmami się... Po czym szantażuje go emocjonalnie, że niebieska żyje i odchodząc informuje, że jutro odlatuje samolot. Ten, o którym myślę? A, to wiem, który. Wieczorem Star-Lord pałuje się do samego siebie, oglądając jak w cosplayu Hanna Solo trenował małe dinozaury. I dzień później odlatuje z nimi, docierając na Blubla Bean Bar, gdzie poznają aktualnego militarnego poczochrańca. Jestem pewien, że nic nie kombinuje. Gdy jadą po bilety, szparzasta wybiega z Nysy i nie może uwierzyć własnym oczom w to, co widzi. Wow, żyrafa. Jest tak wzruszona, że prawie płacze, bo nigdy nie sądziła, że kiedykolwiek zobaczy dinozaura na żywo. Czyli nie odwiedziłaś wcześniej parku i mimo pracy w organizacji ratującej je nadal nie sądziłaś, że kiedykolwiek zobaczysz któregoś na żywo? Czy jesteś jakaś głupia? Przy użyciu nerda wchodzą do wieży radiowej i udaje im się zlokalizować dinozaury za pomocą chipa, które każdy z nich ma. Chipa. Ale wojskowego interesuje najbardziej niebieskie, więc zostawia Rudą z nerdem, bo jest Ruda. A gdy Owen widzi na Game Boyu, że dalej nie dojadą, idzie pieszo. I po odnalezieniu jej już mają się znowu zakumplować, ale nagle dostaje strzałkę usypającą od cyngla. Postać wojskowego, który w każdym filmie jak leci okazuje się zły, okazuje się zły? Co za twist. Jeden z trepów postrzela niebieską i Owen też dostaje strzałkę, na co szpara macha giwerom i ustalają, że zajmie się Velociraperem, a dopóki będzie żył, Whitley jej nie zabije. Będzie żyła do samej śmierci, a może nawet dłużej. Wbrew wszelkim oczekiwaniom Eliza też okazuje się zła i objeżdża cyngla z góry na dół, że dinozaury miały być na wczoraj, a niebieską ma mu przywieźć jak najszybciej, bo jak nie, to zobaczy. Wyginęły 66 milionów lat temu, a tobie dzień zrobi różnicę? Sparaliżowanego Owena odwiedza tym
tymczasem buchorożec. O-o, oglądałem Fantastyczne Zwierzęta. A gdy po akcji się zwija, na trawniku pojawia się lawa. I mając minimalną kontrolę nad swoim zwieraczem, przetacza się jak worek ziemniaków o włos, unikając spalenia. I tak powinien wyglądać jak ziemniak z ogniska, ale dobra. Tymczasem po erupcji, Ruda i Nerd zostają nagle zamknięci, ale udaje im się otworzyć jedno wejście, które oczywiście prowadzi prosto do parku. O kurwa, to Darth Vader! W ostatniej chwili wbiegają drabiną na górę i zamykają wieczko, a po sraniu w lesie nadbiega Owen z całym zwierzyńcem i trafiają na żyrosferę. Ale nagle pojawia się Karnotaur, który tylko się gapi. Ale później pojawia się T-Rex, który po chwili odchodzi. Emocje. Staczają się na dół, gdy Owen za nimi biegnie jak bezpańska koza wśród wulkanicznego dymu, który już dawno powinien go usmażyć na well done. A po upadku do wody, po którym powinien zostać z nich sorbet, Rambo ich ratuje. A już miałem nadzieję, że Nerd zginie. Strasznie mi wkur... Gdy opalają się na brzegu, widzą jak tamci transportują dinozaury peptipopterami i docierają do portu, patrząc jak załadowują kolejną arkę Noego. Po czym przypominają sobie o erupcji wulkanu i biegną na statek. Ona sobie wkręciła nogi w szprychy? A gdy spowalnia ich meteoryt, wskakują na ciężarówkę, która oczywiście umie latać. I bezpiecznie docierają do środka, nie wzbudzając żadnych podejrzeń. Ale żyrafa zostaje sama i płacze, ginąc w dymie. O nie, piksele... W międzyczasie Zgredek, który podpierdolił zęby od konia z Hollywood, też wyraża swoje niezadowolenie z faktu, że dinogady jeszcze nie dotarły. Nikt w tym filmie nie może poczekać dzień dłużej na dinozaury! Więc Ella obiecuje mu paszę i prowadzi na dół, pokazując prototyp Indoraptora, nad którym pracuje. Bojowego dinozaura, który będzie słuchał rozkazów ludzi. Wow, to brzmi super przez pierwsze 2 sekundy. Szparzasta potrzebuje krwi do uratowania niebieskiej, a pod ręką mają oczywiście tylko T-Rexa, z którego udaje im się odestać trochę petroliny, ale cieć nieświadomie ich zamyka, wybudzając bestie. Na szczęście Owen robi fikołka. A myśleliście, że lekcje WF-u są do niczego? Wnuczka starego Zgreda zakrada się do tajnej piwnicy, gdzie już na nią czeka specjalnie zapauzowany film z Owenem w rewelacyjnej jakości, z którego dowiaduje się, że niebieska jest kluczem do kontrolowania reszty velociraptorów, gdy nagle zjawia się teatr ekspozycji i okazuje się, że Dr. Wu też macza w tym palca. Maisie zdradza swoją pozycję, gdy poznaje nowego kolegę i zostaje zamknięta w pokoju. A do Lockwooda dociera, co kombinuje ta Wajza, i każe mu zgłosić się na pały, ale on zamiast tego psuje mu laskę. To miało wartość sentymentalną, biegaj po zmiotkę. Szparzasta ratuje niebieską, a statek przybywa na miejsce i Nerd zostaje wzięty za jednego z mięśniów i się oddziela. Mam nadzieję, że zginie. Reszta wjeżdża na posiadłość Lockwooda, ale zostają przyłapani i wtrąceni do celi jak jakieś dinozaury. Podczas gdy koń hollywoodzki wita wszystkie przybyłe stereotypy. Хорошо. Mienia zawód? Maisie przedostaje się do dziadka, odkrywając, że nie przeżył utraty laski. I gdy wparowuje tam Eliza, ucieka do windy dla krasnali, gdzie patrząc na foto odkrywa Photoshopa. A po wydostaniu się z celi przy pomocy zakutego łba, Owen i Ruda wpadają na nią i zabierają na podglądanie kretyńskiej aukcji, akurat gdy wjeżdża Indoraptor i prezentują najbardziej idiotyczną broń świata, która polega na tym, że Treb wymierza bronią w cel i uruchamia sygnał dźwiękowy, po którym Indoraptor rusza do ataku. To jak celowanie wskaźnikiem laserowym z kilometra, żeby Seba wiedział, do kogo podbiec i mu przypierdol. Nadziani statyści zaczynają licytować, ale koń hollywoodzki powtarza, że to tylko prototyp i nie jest na sprzedaż, bo nie mogliby zasnąć z myślą, że byli wobec kogoś nieuczciwi. A Owen wpuszcza im tyranozaura i wszyscy latają jak szmaty na wietrze, podczas gdy on napierdala się z budżetowym Darth Maulem i nagle na sali nikogo już nie ma. Halo? Jest tu kto? Obecny jest tylko pan Cyngiel, który widząc Indoraptora usypia go i wchodzi se do klatki pożyczyć zęba, bo lubi. Ale Dino leci z nim w kule, ciesząc mordę, bo dorzucili mu też DNA prankstera. Odgryza mu rękę, a po uwolnieniu się zeżera też konia hollywoodzkiego i całą zawartość windy. Gdy Eliza znajduje Maisie, każąc ją zwrócić, a gdy nie chcą, pyta: a jak myślicie, co poróżniło Hammonda i Lockwooda? Ten drugi nie miał wnuczki, proste. Mieli zgadnąć, o co pokłóciły się dwie fikcyjne postacie, z czego jedna dopiero zaczęła istnieć? Wajza wyjawia, że Lockwood chciał odzyskać swoją córkę, więc ją sklonował i jest nią Maisie.
Nie mam komentarza, jestem w szoku. Indor nagle potrąca cyngli stojących na torach i wszyscy się rozbiegają, a sługusy ładują materiały z laboratorium zachowując maksimum precyzji. No wsadź to dokładnie w flejtuchu, zasrany. Nie żeby to kogoś obchodziło, ale dwójka nerdów się uwalnia, po czym wypuszczają niebieską, która ma też DNA Kundla. Niechcący jednak robi wyciek trującego gazu i odlatuje w wybuchu niczym prehistoryczna gwiazda kina akcji. Arnold Schwarzenegger. Ekipa Owena bawi się w ciuciu babkę z Indorem, aż w końcu chowają się na wystawie i wyłączają światło. Ale mundrale restartują system i wpada do ich gabloty. Po czym mała chowa się w windzie dla krasnali i dla większego napięcia zamyka drzwi w ostatniej chwili. Wow, musiały być zrobione co najmniej z tarczy scenarzystów. Owieczka Dolly zamyka się w pokoju i chowa pod kołdrą, bo jak wiemy, to chroni przed wszystkim. Ale i tak przyłazi do niej Indoraptor i wyciąga gałąź, gdy nagle pojawia się Owen, a zaraz za nim niebieska. I gdy uprawiają zapasy, Maisie prowadzi go przez jeden z leveli Uncharted, ale się ześlizgują. Na szczęście wtedy pojawia się szalona ruda. Znowu się nachlałaś? Celuje swoją procą w Owena i naciska spust, a Indor skacze i prawie się zapada, po czym na dokładkę pojawia się niebieska i nabija go na szaszłyka. Napiszcie w komentarzach, jak nazwalibyście to danie. Przez ulatniający się gaz dinozaury w celach się duszą, więc wypuszczają je z klatek, ale Claire nie ma jaj wypuścić ich na zewnątrz, bo życie ludzi na całej planecie jest ważne. Zaraz będziesz martwa, ty mała... Eliza zostaje zeżarta przez Trexa, który obowiązkowo bez powodu drze mordę, bo trzeba. A niebieska olewa przyjaźń Owena i też spierdala na wyżerkę. Goldband wraca do swojej pisanej na kolanie przemowy, kontynuując, że robienie źle jest złe. O, nigdy tak na to nie patrzyłem. I gdy oglądamy, jak dinozaury wkraczają do ludzkiego świata, Jeff wita nas w Jurassic World. Welcome to Jurassic World. A, to o to chodziło w tytule. Nadal głupie. Nie zapomnijcie zostawić suba i widzimy się w kolejnym szyderczym skrócie. Do zobaczenia!